W Brzuchowicach 25-27 maja odbyła się 5. Krajowa Konwencja Zakonu Rycerzy Kolumba w Ukrainie. To już druga konwencja od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas tego zjazdu po raz pierwszy 95 ukraińskich rycerzy otrzymało patriotyczne stopnie i odznaczenia orderu, który w tym roku obchodzi 10. rocznicę powstania pierwszych rad w Ukrainie. Krajowy delegat rycerzy Kolumba w Ukrainie Jiri Malecki zauważył, że Rada Świętego Jana Pawła II w Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny powstała również 10 lat temu z inicjatywy arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, krajowego duszpasterza zakonu rycerzy Kolumba w Ukrainie. W przeddzień zjazdu odbyło się również spotkanie kapelanów rad zakonu. Przybyło 45 księży obu obrządków. Obecnie w Ukrainie istnieje 61 rada rycerzy Kolumba, z których 9 zostało niedawno zarejestrowanych i stawia pierwsze kroki na drodze formacyjnej. Tak więc ogólnie zakon rycerzy Kolumba w Ukrainie liczy dzisiaj ponad 2000 braci. Cieszę się bardzo, że mimo trwającej wojny nasi rycerze Kolumba zebrali się tutaj w Brzuchowicach na 5. konwencji, by podzielić się swoimi osiągnięciami, radościami, a także trudnościami, że nie stracili wiary, nadziei i ufności na zwycięstwo dobra, że chcą mimo tych trudnych warunków nadal pracować i służyć najbardziej potrzebującym tutaj na całej Ukrainie. Tę pomoc otrzymujemy w bardzo dużym stopniu ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, od naszych współbraci rycerzy. I za to jesteśmy im bardzo wdzięczni, za tę bliskość i solidarność. I dzięki nim my możemy właśnie tej pomocy tak bardzo dużo tutaj udzielać i dawać innym.